Jak dobrze wstać, skoro świt. I oglądać TVP Szczecin między innymi z nowym śpiewającym Pogodynem. Ale to dopiero początek. Wiosna nas nie rozleniwia. My tą ofertę programową poszerzamy i właśnie u nas po latach wracają program morski, program polsko-niemiecki we współpracy z RBB, a także program dla rolników. Wiatr od morza, Berliński Ekspres i Pagus to nie wszystko. Zmieni się również kronika. W nowym studiu serwis o 18 będzie krótszy, a główne 20-minutowe wydanie zobaczą Państwo o 21.45. Zaglądamy w region, tak? Zapuszczamy się w region do najmniejszych miejscowości. Jeżeli dzieje się tam coś ciekawego, jeżeli jest tam jakiś problem, z którym ludzie nie mogą sobie poradzić, to my tam jesteśmy po prostu. I dlatego warto oglądać kronikę. Magazynowo-informacyjny obraz dnia o 18.30, a w nim najświeższe analizy, rozmowy, sport, polityka, motoryzacja i niezawodna fabryka kultury. Ma być tak naprawdę, ja to bym określił tak, regionalnym kulturalnym show. Z jeszcze większą ilością koncertów na żywo i aż prosi się o dygresję. Jerzy Sztur miał Wielbłąda, a Daniel Źródlewski... Sprowadzę słonia. Może się uda, chociaż nie wiem, czy słoń jest kulturalny. Te dywagacje zostawiamy Fabryce Kultury. TVP Szczecin stawia także na reportaż i rozpoczyna intensywną współpracę z telewizyjną Dwójką. Mnóstwo ciekawych reportaży z naszego regionu. Wkrótce będzie można obejrzeć na antenie Dwójki w programie Reporter Polski. To tylko część z planowanych zmian, ale zapewniamy, w naszej telewizji jak w kalejdoskopie będzie atrakcyjnie i kolorowo. Dla Państwa chcemy być regionalnie najlepsi. Szczecin, Sebastian Napieraj.